Witam was na Scratche, z tej strony K-Wolf, a to jest północne granie. Witam was w kolejnym vlogu. A dzisiaj za tło posłuży mi taka bardzo, bardzo fajna gra, która się nazywa Elite Dangerous. I to jest, jakby to powiedzieć, kolejna część, oficjalna część gry serii Elite. Jeszcze było Frontier, Elite 2 i parę dodatków do tego. Stworzona ona jest przez założyciela, w sumie jednego z twórców Elite, nie przytoczę wam teraz imienia i nazwiska, zapomniałem, w każdym razie przez grupę czy firmę Frontier. Gra była fundowana na Kickstarterze i z racji po prostu tej legendarnej jakby gry Elite, bo to była naprawdę faktycznie gra legenda, która zmieniła bardzo wiele rzeczy. Tak naprawdę można powiedzieć, że dzięki Elite brytyjski przemysł gier komputerowych rozkwitł, więc gra ma bardzo, bardzo duże znaczenie. No i to jest bardzo, bardzo przyjemna, interesująca gierka. Ja na razie jestem słabiutki, malutki w tej grze, mam taki bardzo prosty statek i tak dalej, ale dążę do tego, żeby się rozwijać. Mam w sumie 3 statki i no farmię na kasę, żeby zbudować sobie prawdziwego zabijaka. Ale nie o grze chciałem tutaj mówić. Jeśli chcecie, to ona była jeszcze do niedawna na przecenie. Normalnie kosztuje około 40 euro, więc no polujcie na nią, kiedy będzie na przecenie bardziej, gdyby was oczywiście interesowała. A co chciałem wam powiedzieć w ramach tego dzisiejszego niedzielnego vloga? No moi drodzy, przepraszam was bardzo, że nie był mnie cały Boży tydzień, ale niestety zmogła mnie choroba, jak pewno może niektórzy się domyślili. To nie jest przyjemne, tam wirusowe zakażenie miałem i nie mogłem w ogóle mówić i cały czas kaszlałem, więc uznałem, że to nie ma sensu czegokolwiek nagrywać, kiedy co chwila mam po prostu kaszel. No i tak to wyszło, więc bardzo, bardzo was przepraszam, ale już będziemy teraz wracać i jest o wiele, wiele lepiej. Wracamy z naszym standardowym programem, więc spodziewajcie się w najbliższych dniach nowego odcinka z jednej z naszych serii. I także będzie jedna też niespodzianka. A oprócz tego witam te osoby, które mnie zasubskrybowały w ostatnim czasie, bo tam chyba jedna, dwie osoby doszły, więc bardzo, bardzo was pragnę powitać. Cieszę się, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że to, co nagrywam, się wam podoba, że spędzacie dobrze czas, oglądając moje materiały. No i jeszcze w ramach tutaj tego krótkiego wideo pozwolę sobie odpowiedzieć na te kilka pytań, które w ramach tego naszego Q&A zadał mi Xenox. No i oczywiście, jak to Xenox, pytania są bardzo twórcze, pomysłowe, na pewno nie tuzinkowe, ale no, że tak powiem, reporterem on nie mógłby zostać, niestety. W każdym bądź razie pierwsze pytanie odpowiem, nawet nie będę wypowiadał tego pierwszego pytania, to pomijam milczeniem, po prostu nie odpowiadam na takie pytania. Drugie pytanie jest następujące. Jaki był największy przypał w moim życiu? Ciężko powiedzieć. Ja w sumie nie miałem zbyt wielu przypałów takich naprawdę godnych polecenia, ale mogę wam opowiedzieć jedną historię, która mi się kiedyś przydarzyła podczas rodzinnej gwiazdki. To była taka wielki zlot rodzinny. Faktycznie, bardzo dawno temu, już parę lat temu. I podczas tego zlotu rodzinnego po prostu, że tak powiem, przesadziłem, ale tak ostro przesadziłem z alkoholem, co doprowadziło do pewnego zabawnego epizodu. A mianowicie namieszałem wszystkiego, co można było namieszać, bez zachowywania jakiejś po prostu kolejności, bo powiedzmy tak, dobrze się bawiłem i po prostu przestałem panować nad tym, co robię. Więc i było i piwo, i wódka, i whisky, i gin, i kurde, jeszcze nie pamiętam co. Doprowadziło to do takiego stanu, że byłem kompletnie zalany w trupa, jak to się mówi, kompletnie spugięty.
I miałem taki fajny epizod, że tak, urwał mi się film, to znaczy pamiętam, że poszedłem do naszego domku, bo to było w takiej miejscówce, że był hotel i były domki przylegające do hotelu. Poszedłem do naszego domku położyłem się na łóżku. To jest ostatnia rzecz, którą pamiętam. Później mam jakby przerwę, tak? I mam, tak, obudziłem się, znaczy przytomność mi wróciła nagle i byłem w kiblu. Byłem w kiblu, klęczę normalnie nad muszlą i rzygam, nie? I to było tak, kurde, jak ja się tu znalazłem, nie? Co ja tutaj w ogóle robię? Co się dzieje? Ja w ogóle nie ogarniałem. I później się położyłem, pamiętam, że po prostu padłem na plecy i zacząłem krzyczeć o pomoc, pomóżcie mi, ratujcie mnie, bo się nie umiałem się podnieść. I pamiętam, że kuzyn mój po prostu się tam zawołał drugiego kuzyna, się śmiali po prostu, nie mogli mieć polewkę ze mnie, ciągnęli mnie po prostu po podłodze za ręce, bo nie potrafiłem ustać na nogach. No i rzucili mnie na łóżko i później obudziłem się następnego dnia rano, nie? Z potwornym bólem głowy, z niesmakiem w ustach i takim kacem, że nie warto tutaj przytaczać. No i tak się, że tak powiem, od tamtego momentu miałem problem z alkoholem w takim sensie, że nie potrafiłem przez długi czas w ogóle pić. Jak tylko przykładałem puszkę piwa do ust, to robiło mi się niedobrze, więc można powiedzieć, że miałem lekką traumę, a oprócz tego no, miałem zatrucie alkoholowe i jeszcze na cały następny dzień, że tak powiem, mnie trzymało takie dziwne uczucie. Nie wiem, czy to wystarczająco można nazwać przepałem, raczej pewno nie. No ale to akurat mi przyszło w tym momencie, że tak powiem, do głowy. I teraz wyjdziemy z super... z tej nadświetlnej, czy podświetlnej, jak to nazwać? Następne pytanie, co sądzisz o nowym Falloutie? Czy uważasz, że ta gra jest dobra, czy niekoniecznie sądzę po gameplayach? No, powiem szczerze, że... ja nie jestem typem człowieka, który by oceniał... nie jestem typem człowieka, który by oceniał grę, oglądając po prostu gameplaye, bo w sumie tak się nie powinno robić. I ja łapię się na tym, że czasami tak robię, niestety. I to nie jest fair, bo gameplay pokazuje coś, jakiś tam wycinek całości i... nie można oceniać na podstawie gameplayu w sumie, ale mówię, popełniam ten grzech czasami. Nie jestem tutaj w żaden sposób święty. Z tego, co widziałem, to... ja w Fallouta 3 grałem, przeszedłem go, grałem długo, uwielbiałem eksplorować te wszystkie rzeczy, bardzo mi się to podobało, bardzo sprawiło mi to dużą frajdę. Questy były takie, ciekawe, nie mogę powiedzieć, żeby to była jakaś gra wybitna, ale sprawiała mi duże radochy. I lubiłem po prostu te takie elementy, powiedzmy te eksploracji, te RPG-owe i tak dalej, te różne scenariusze ciekawe. Natomiast Fallout 4 widzę, że on już bliżej jest mu taki jakby, powiedzmy to, strzelanki niż grze typowo RPG. Więc mogę wam powiedzieć tak, że właśnie z racji tego, że to jest bardziej taka strzelanka niż RPG, no to z jednej strony fajnie, bo ma teraz te elementy lepsze, jest bardziej rozbudowana, podobno o wiele lepiej się strzela i to widać, że całkiem ciekawie to wygląda. Na pewno dostarczy dużo dużo radochy. Ale pod względem RPG, czyli chociażby tych dialogów, które są omawiane, dialogi są omawiane i są na tapecie bardzo często krytykowane właśnie, no to z dialogami no jest krucho, powiem wam szczerze, z dialogami naprawdę jest krucho. Mi się ogólnie ten taki system właśnie śmieszny nie podoba. Bardzo mi się nie podoba, to było w Mass Effect'cie mnie zawsze to denerwowało. Ja wolę mieć, że tak powiem, większy wybór na to, co robię, więc osobiście nie jestem fanem czegoś takiego. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć? Słyszałem, że podobno questy są w tej grze słabe, nie wiem na ile to jest prawda. I w ogóle też głosy, że w sumie summarum to
New Vegas od Obsidianu i tak i tak jest najlepszym z tych takich Fallout FPS-owych gier. Więc no. Poczekaj, się grałem za Honda, ale tak ta pozycja pomoże na szczęście. Już się na niego rzucili z tego co widzę, więc będzie wszystko dobrze. A ja mam wystarczająco dużo zbrojeń, żeby przeżyć to. Co ty jesteś? Nie mogę grać, nie mogę. Ile mam tu zbroi? No dobrze. I no co jeszcze mogę wam powiedzieć? Muszę stąd uciekać jednak. Nie uważam, żeby to była gra zła. Jest na pewno śliczna, świat jest śliczny, więc kwestia eksploracji świata, którą ja uwielbiam, bo to jest zawsze dla mnie największy smaczek w tych grach, jest na pewno zachowane. Co nie zmienia faktu, że no nie sądzę, żebym na przykład tam chciał tą grę. Ona mnie jakoś nie rusza, nie mam parcia na to, żeby w nią grać, więc każdy musi wybierać swoje, że tak powiem. Ja bym ewentualnie poczekał nad przeceną tej gry, żeby była przeceniona. To raz, a dwa, poczekałbym aż dojdą do niej jakieś też dodatki, coś, żeby urozmaiciło troszeczkę tą grę. Jest. Okej. Okay. Więc odpuszczamy i przejdziemy system poszukiwania następnej ofiary. I następne pytanie. Następne pytanie było następujące, zaraz wam powiem. No to, o Jezu, nie z wingów. Nie, to nie będziemy się za niego brać. Już nie, będę się trzymał ich. Rozumiem, że ten też jest z wingu, tak. Będę się ich trzymał, zobaczymy, czy policja ich zaatakuje. Jeśli tak, to wtedy się też dołącza, a jeśli nie, to nie będę się za nich brał sam osobiście, bo to jest po prostu, że tak powiem, to by było... O, tego mogę zacząć. To by było samobójstwo. Ten jest pojedynczy, nie ma skrzydła, nie jest w grupie, więc można się do tego zabrać ze spokojem. Poza tym już policja się nim zajmuje. No i teraz następne pytanie. Kiedy zagrałeś swojego pierwszego szluka i czy brałeś jakieś używki? Nie, nigdy. Nie brałem żadnych używków, a swojego pierwszego szluga i ostatniego zarazem spaliłem na studiach, ponieważ nie chciałem odstawać od reszty grupy i postanowiłem, że też sobie, że tak powiem, zapalę. Więc tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Ale... O, nie, kurde, ale dałem go pytać. Przypadek zaatakowałem policję. Cudnie po prostu. Ale nic, to się zdarza, bo mam akurat pada w takim miejscu, że czasami mi się zdarza kliknąć na niego. Zobaczę tego, czy mam FD. Czy mam wyłączone? To mam włączone, dobra. Uciekamy stąd. Po prostu udawałem, że palę tak naprawdę. Zaciągnąłem się, nie podobało mi się to. Zakrztusiłem się oczywiście dymem. I od tego razu po prostu nie parę, bo uznałem, że nie ma co. Nie ma co po prostu. I ostatnie pytanie. W jaki sposób się bronisz? Suma summarum tylko łapami, tylko dłońmi. Ale robię tak, że ja po prostu unikam konfliktów. Powiem wam szczerze, unikam konfliktów, mam inne sposoby. Uważam, jestem bardziej taki pacyfistą w sumie i wolę zawsze umówić jakąś sytuację i dojść do porozumienia, niż po prostu odnosić się do jakiejś formy przemocy. No,
No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pytania. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będą jakieś kolejne. Jeśli tak, to, to oczywiście na nie odpowiem w następnym vlogu. Bardzo bym był za to wdzięczny. No i tyle. Oczekujcie nowych, że tak powiem, odcinków już normalnie. I życzę wam bardzo przyjemnego tygodnia. Trzymajcie się i do następnego. A tymczasem dobranoc.